Cześć, z tej strony zespół Phil. Zapraszamy do przesłuchania naszej debiutanckiej płyty. Dzień dobry. Idziemy do studia. Maciuś, a czemu nie samochodem? No wczoraj miałem taką niezbyt fajną sytuację. Poleciłeś mi kupno tego auta, dlaczego? Ja ci nie polecałem, jakbyś ty nie kupił, to ja bym kupił, więc... Jakbyś teraz ty tu stał, znaczy też tu stoisz, ale to byłby twój problem. Tutaj bym nie stał, tylko pewnie gdzieś tam. A z dobrych wieści właśnie odbywa się drugi dzień sesji nagraniowej zespołu Bartka, który pomagał mi przy pierwszych odcinkach na tym kanale, także będzie to powrót do początku. Bartek jest bębniarzem i dzisiaj nagrywa debiutancki album ze swoim zespołem Mr. Slowman. No już ciemno. No dzień dobry, chłopaki właśnie skończyli nagrywać płytę. Dwa dni nagrali 10 numerów. 11. 11 numerów, znaczy sekcje do 11 numerów. Resztę będą nagrywać jakimiś innymi tajnymi sposobami. Fajnie? Tak! No to chłopaki. Bliski, pyk. To też ja chłopaki. Ja nie nagrywałem. To w stołeczku jak było? Bartek super gra, w ogóle... Nie ma się do czego przyczepić, nic nie musiałem równać, poza trzema stopkami. Wszystkie numery za trzecim razem wchodziły. Pierwszy rozgrzewkowy, drugi ustalenie, co mamy grać i trzeci nagrywanie. W pełni profesjonalna sesja. Zagrana i nagrana na światowym poziomie. Dobra, idziemy ze stołeczkiem. Stołek zaraz opowie mi, w jaki sposób nagrywał bębny i dlaczego. Tutaj mamy mikrofon taki ambientowy. To jest mikrofon AKG C414. W charakterystyce kardioidalnej patrzy się tam w stronę kuchni, bo w kuchni jest duże echo. Dobrze, jesteśmy w live roomie. Co oni tam robią? Co oni tam wyczyniają? Właściwie zestaw mikrofonów jest bardzo podobny jak zwykle na sesji. Może zacznijmy tutaj od dalszych. Zwykle stoją rojery. Teraz postawiłem Mojave. Trochę jaśniejsze chciałem te roomy zrobić. Royer poszedł za to na centralkę jako taki drugi kickout. Troszkę jakby krótszy sustain ma niż ten TG, który postawiłem jako taki główny. Teraz stoi centralka tego Heimana moja, ale najwięcej graliśmy w zasadzie na tamtej, na Ludwigu. I jako kick-in był nasz Telefunken. Natomiast teraz jest wsadzony AKG. To jest mikrofon, który pojawia się i znika na naszych sesjach. Coś tam lata w środku, właśnie nie wiem, czy to w środku, czy coś jest schrzanione na membranie. Jak jest w środku, w centralce i ten transient jest taki szybszy, no to tam nic nie grzechocze, nie słychać tego. Przy kickaucie to słychać trochę to grzechotanie, nie? Także... No, także spoko, działa. Jeżeli chodzi o overheady, no to mamy standardowo kolsy wstęgi. Jeżeli chodzi o górę tomów, mamy MD421 Sennheisera. Jeżeli chodzi o dół, no to mamy Telefunkeny, hi-hat Shure SM7B. Drugi werbel, który pewnie był używany podczas sesji, teraz go tam nie ma, to jest 441. Na rajdzie mała membrana Telefunkena, czyli mikrofon pojemnościowy. Natomiast drugi paluszek Telefunkena znajduje się nad zestawem jako mono overhead. What the fuck, Stołek? Chodzi o to, że mikrofony Colsa są takie dosyć ciemne. Paluszek ma jasne brzmienie, takie dosyć otwarte, prawda? I dlatego w połączeniu jedno z drugim wychodzi pełne spektrum brzmienia. I robisz taki pełniejszy obraz. Dziękuję. Producent płyty Swierna, sprawdźcie, bardzo dużo solowych rzeczy, bardzo fajnych. Oprócz tego możecie szukać jego nazwiska na wielu płytach, podejrzewam. Płytach pilśniowych, azbestowych i betonowych. Przede wszystkim betonowych. Myśmy z Bartkiem się poznali 3 lata temu, jak nagrywał swój debiutancki album. Same debiutanckie album? No ja jestem z tych debiutantów. Bartek, powiedz mi o zestawie bębnów, na którym nagrywałeś. Miałeś nie zbierać już tych bębnów. No miałem nie zbierać, ale jakoś tak mi wychodzi w życiu, że zbieram te bębny. Fajna historia z tymi bębnami, bo nasz wspólny przyjaciel, który kopie z nami w piłkę,
Kiedyś coś tam wspomniał, że ma jakiś bęben do sprzedania w piwnicy. Razem byliśmy gdzieś na jakąś imprezkę, żeśmy szli i wpadamy do piwnicy, a to kurde Ludwik. No co prawda nie wyglądał wtedy tak jak teraz. Sam w sobie jest dosyć takim konkretnym instrumentem, jest to sześciowarstwowa topola. Wiesz skąd Robert wziął te bębny? Kupił na eBayu, ktoś mu to przysłał. Podobno przysłał mu to po prostu owinięte we folię. Żadnych kartonów, jakichś takich rzeczy. Generalnie bębny są odrestaurowane, pomalowane, pozaklejane dziury, wymalowane w środku. No i nagrywamy na tym. No i tak wiesz, bębny zostały skrócone, bo były niestety gdzieś tam trochę spróchniałe, gdzieś dostały pewnie w piwnicy jakieś wody albo czegoś. Czy one były głębsze? Tak, one miały 16 cali. Ona miała 16 cali i została skrócona do 14, ale tutaj inżynier Stoik powiedział, że to było najlepszy zabieg, jaki można było zrobić. Tom też był głębszy, bo to są gdzieś tam końcówka lat 70. i były takie power tomy a la kuźwa, nie wiem, Genesis. Werbelek, który tutaj mam, to jest też taki fajna historia, bo to jest werbel, który dostałem w komplecie z bębnami. Jest to Remo Master Touch Acousticon. Bębny dostałem od rodziców w 98 roku. Centralka Hymana, która też przeszła przez moje ręce. No właśnie, bo bębny Hymana, jeżeli w ogóle śledzicie ten kanał, no to na pewno kojarzycie, bo wielokrotnie ich używamy na sesjach. Swoją drogą są to bębny lifeowe Stoka od niedawna, który po prostu używa z Styles from Nebula. Także no taki bliski naszemu sercu zestaw. I to są bębny, które ten pan tak naprawdę sprowadził i miał przez jakiś czas i Stołek po prostu od Bartka te bębny jakiś czas temu skradł. Jeżeli jesteście bębniarzami, to jest pewna marka maszynek, w sensie stóp, która kojarzy się jednoznacznie raczej nie z delikatną muzyczką. Dlaczego tu jest napisane Dim Borgir? Bo to jest stopa od Daraja. Ale co, kupiłeś tylko stopę? No od niego nie, ale kiedyś była jego. Jeżeli oglądaliście w ogóle pierwszy odcinek na tym kanale, no to z Bartkiem przedstawialiśmy brzmienie naszego studia wtedy w taki dosyć osły sposób. I jako że mamy wszystko jeszcze omikrofonowane, mamy tutaj Bartka, który chętnie dla nas zagra, no to posłuchajmy po prostu, jak ten zestaw konkretny teraz, bo nie jest to zestaw, który grał przez całą płytę, tylko były zmieniane centralki, zmieniane werble. W tym momencie na stopie mamy Hymana, na tomach mamy Ludwiga. Dwie różne serie, dwa różne egzemplarze. Werbel to Remo. Posłuchajmy sobie konkretnych, po prostu na razie, elementów. Zajebisty. Fajny. Kurde, powiem wam, że Raktom, tu jest co to jest, 14? 13. Kto stroił? Stołek? Stołek. Niech ma. Mam nadzieję, że to słychać na trackach, bo kurde, tu brzmi zajebiście. Dobra, zagraj cały zestaw. Dostałem prezent od chłopaków. Zero. A, Boże, gdzie ja idę? Ja wiem, że jest wieczór, ale bez kawy nie ma zabawy. Gorące.
do roboty.